Dobry wieczór, witam Was serdecznie na mojej małej scenie pod regałem w ramach spotkań, podczas których przeprowadzam wywiady z gośćmi wrocławskiego salonu Jacka Kaczmarskiego, z wykonawcami, artystami, naszymi przyjaciółmi. Ja nazywam się Szymon Podwin. No, dzisiaj moim gościem legenda, można powiedzieć, salonu, człowiek, który jest z nami od lat wielu. Znacie go bardzo dobrze, występował na naszej scenie powielekroć w różnych składach, w różnych konfiguracjach. To jeszcze przecież czasy klubu muzycznego Weekend, więc tych lat trochę minęło. Zastanawiając się, jak Cię przedstawić, miałem taki dylemat, od czego zacząć. Czy większy nacisk położyć na to, na to bycie przez Ciebie dziennikarzem, czy no, po prostu wykonawcą, pieśniarzem, artystą scenicznym, ale myślę, że to się chyba jedno z drugim powiąże, co postaram się udowodnić. Być drodzy, może... przed Wami Michał Wilgocki, bo tego nie dopowiedziałem. Michał Wilgocki. Dzień dobry. Witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie. Wiesz co, ja też nad tym myślałem, bo to jest sprawa tożsamości. Ja myślę, że po prostu jedno jest przedłużeniem drugiego. Ale jednak przede wszystkim jestem dziennikarzem i tego nie ukrywam, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Co też w jakiś sposób determinuje działalność sceniczną. Nie ukrywam, że tej sceny jest mniej niż bym chciał. I że to jest taki bardzo przyjemny, ale bardzo potrzebny dodatek do życia. Choćby dlatego, że po prostu w trudnych i stresujących czasach i w dość takiej angażującej pracy zawodowej są potrzebne takie momenty, gdzie jest potrzebna pewna dawka endorfin, jakieś takie sprzężenie zwrotne od publiczności. A pamiętam taką swoją rozmowę z Michałem Mańką, to nie wiem, czy to jest najlepszy wstęp, bo to trochę będzie świadczyło o jakimś rodzaju zapatrzenia w siebie. Ale jak kiedyś prowadziłem taki szereg rozmów z ludźmi, którzy grają, coverują piosenki Jacka Kaczmarskiego, generalnie są w tym środowisku, to też ich pytałem jakby, po co ty to robisz? Czy chodzi ci o to, żeby popularyzować tę twórczość? I to był chyba Michał Mańka, który mi powiedział, że wiesz, że jakby odpowiedzi możemy udzielić dużo, ale taka najprostsza motywacja jest taka, że nie ukrywajmy tego, lubimy jak nam ludzie klaszczą. I to jest jeden z elementów, choć oczywiście nie najważniejszy, ale szalenie istotny. Tylko wtrącę, ale również taki bardzo bliski Sebastianowi Kaczmarowi, który nieco żartem, ale też no, trochę powagi w tym było. Pamiętasz, powtarzał, że dlaczego chwycił za gitarę? No bo wtedy łatwiej, prawda, o dziewczyny. No, coś w tym jest. To jest, nie ukrywam, że... Natomiast to z kolei Judyta Wilgocka, czyli moja... najpierw partnerka, potem koleżanka z zespołu, teraz żona, powiedziała, rozwinęła tę myśl ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, i powiedziała, no owszem, ale musisz na to zapracować, musisz dać jakąś jakość w zamian, musisz opowiedzieć tym ludziom coś, co się spotka z ich aprobatą. I dlatego teraz takie będzie lokowanie produktu albo element wazeliny, ale chciałem powiedzieć, że dlatego salon jest takim naprawdę bardzo dobrym miejscem, albo przynajmniej ja czuję z nim jakąś symbiozę, bo grałem w naprawdę wielu różnych miejscach, często do przypadkowej publiczności. I zawsze jest taki moment łapania chemii, to znaczy rozglądania się po publice, po tych pierwszych rzędach, szukania kogoś. Tak? Ci technicy sceniczni mówią, że trzeba sobie znaleźć kontakt wzrokowy z kimś, komu się podoba, i wtedy po prostu jest to jakoś mobilizujące. I czasem dochodziło do jakichś takich piramidalnych nieporozumień, że znaleźliśmy się nie w takim miejscu dla ludzi, którzy byli oczekiwali czegoś zupełnie innego. I w tym sensie salon jest piękną, świadomą, a jednocześnie bezpieczną przestrzenią do grania tych piosenek, które ja gram w różnych układach. I dlatego się tu po prostu czuję bardzo dobrze. A wracając jeszcze do tego pytania, no jakby jest też tak, i o tym pewnie będziemy rozmawiali, że nie da się ukryć, że Jacek Kaczmarski, że Wojciech Młynarski, że ci autorzy z nurtu, Piotr Bukartyk na przykład, autorzy nurtu piosenki zaangażowanej, oni są też publicystami. Oni często to są śpiewane po prostu felietony.
W tym sensie taka działalność sceniczna, nawet poprzez zapożyczanie tego, co oni stworzyli, no to jest w jakiś sposób przedłużenie pracy dziennikarskiej, albo jakoś tam symbiotyczne, więc tak, więc to nie ma prostej linii tutaj, nie ma prostej odpowiedzi. Tak, ale spotkaliśmy się też no, nieprzypadkowo, bo przecież za dwa dni, 14 marca na scenie Starego Klasztoru będziemy hucznie, jestem o tym przekonany, świętować twoje 15-lecie takiej prasy, czy też zabawy scenicznej. No taki benefis będziemy chyba pierwszy, przepraszam, nie, już trio łódzko-hojnowskie. To mnie też zainspirowało, swój, wiesz, kiedy o tym benefis, tak, miało już swoje 10-lecie. No w tym roku będą chłopcy mieli 20-lecie, ach, czas leci. Ale wracajmy do ciebie. 15-lecie to też już jest kawał czasu, nie w kij dmuchał. 15-latek to już jest człowiek, który no, trochę już z tego świata rozumie. No ale to pojutrze. Natomiast no, musi paść to sakramentalne pytanie. Jak to się wszystko zaczęło, na które odpowiadali już wszyscy, którzy no, dożyli do jakiegoś benefisu. No więc jak to się zaczęło u Michała Wilgockiego? Skąd, jakie tam impulsy zadziałały? Czy to był poniekąd jakiś przypadek, jak to też często się przecież zdarza w różnych historiach, które potem się okazały jakieś wiekopomne? Czy to była jakaś świadoma twoja droga, decyzja, wybór? To była seria pewnych nieoczywistych zbiegów okoliczności i oczywiście pewien mechanizm, ja też to pytanie zadawałem wielokrotnie, mechanizm jakby fascynacji samym Jackiem Kaczmarskim, on w dużej mierze u ludzi w moim wieku przebiega podobnie. To znaczy ja należę do takiego pokolenia, 15 lat mam na scenie, a 36 zdaje się, skończę w lipcu albo 37. 36. I no myśmy zaczęli doświadczać twórczości Jacka Kaczmarskiego albo w momencie, kiedy on już był bardzo chory, albo po prostu w momencie, kiedy go nie było. Więc w naszym pokoleniu nie ma takiego przypadku, że jeździliśmy na te koncerty, czatowaliśmy z zeszytami po autograf albo przegrywaliśmy kasety. Raczej było tak, że ta twórczość gdzieś już w przestrzeni publicznej po prostu istniała. I gdzieś zawsze trafiała jakimś impulsem, znaczy ktoś kiedyś usłyszał przy ognisku jakąś piosenkę. W moim przypadku jest to o tyle zabawne, że ja chyba wtedy miałem, to była jakaś albo pierwsza klasa liceum, albo być może końcówka gimnazjum. Pochodzę z Lubelszczyzny, z miejscowości, która się nazywa Rajowiec Fabryczny. I w tym Rajowcu Fabrycznym jest gimnazjum, było gimnazjum, bo już zlikwidowane zostało, imienia Jana Pawła II. I ja tam dość tak aktywnie działałem przy chórze, przy kółku teatralnym i była jakaś, to były chyba obchody rocznicy nadania imienia szkole, albo Dzień Papieski, albo jakaś taka, coś związanego z papieżem. I tam animatorzy, lokalni nauczyciele wymyślili, że trzeba na akademii zaśpiewać modlitwę o wschodzie słońca i mury. Oczywiście pierwszą zwrotkę, bo tak akurat, tak akurat pasowało. I u mnie, ja też to było dawno, więc nie potrafię tego odtworzyć, ale wiem, że to był początek, że usłyszałem kawałek tych murów i jakby otworzyła mi się taka szuflada w głowie, że to jest coś innego niż to wszystko, co jest dookoła, niż to wszystko, czego słucham. I że to jest być może jakaś przestrzeń do eksploracji. Potem się oczywiście okazywało, że w tych murach to jest jeszcze druga zwrotka i trzecia. Tak. I to tak narastało, a ponieważ ja też uczyłem się wtedy grać na gitarze, próbowałem nieśmiało sobie coś podśpiewywać, to po prostu zacząłem się uczyć tych piosenek, szukać jakichś akordów, być może trochę, to też było ćwiczenie, spisywać je ze słuchu. No, oczywiście. I tak to było na początku do szuflady, aż przyszedł rok 2008 i ja wtedy wyjechałem na studia do Torunia. O tym powiem krótko, żeby nie drążyć tego tematu. To były studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, czyli medialnym zapleczu Radia Maryja. Nie mówiłem o tym jakby nigdy bardzo publicznie, więc teraz też bym nie chciał rozwijać tego wątku. To jest, ale myślę, że jestem to winny słuchaczom, więc chciałem powiedzieć, że to było w pewnej mierze cyniczne, potem trochę nastąpiła pewna asymilacja, aż po prostu po 3 latach tych studiów nastąpił rozpad. Ale
Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszy koncert odbył się właśnie w restauracji tej szkoły, zainspirowany przez jednego z redemptorystów. A było dokładnie tak, że moja ówczesna sympatia no po prostu wiedziała, że sobie brzdękam te piosenki i zobaczyła gdzieś na mieście ogłoszenie, że jest toruński koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego w Odnowie. I że można się zgłaszać, że tam będą jakieś przesłuchania, ja nie do końca wiedziałem. Więc pomyślałem sobie, że no pójdę. Znaczy, zawsze mnie ciągnęło gdzieś do jakichś występów scenicznych, ale nigdy nie miałem na to pomysłu. Do grania po prostu rock'n'rolla potrzeba zespołu i kolegów, którzy coś kumają. Nie wiem, do jakiejś pracy takiej twórczej to trzeba mieć koncepcję i pewną po prostu ścieżkę dojścia tego, jak wypłynąć. A tu nagle otworzyła się taka furtka, która jak się otworzyła, to się otworzyła na oścież. Ja poszedłem na przesłuchania, zagrałem wtedy, to był w toruńskim klubie Odnowa, zagrałem wtedy Pompeję i Autoportret Witkacego na tym przesłuchaniu. No to z grubej rury początek, takie górne cele naprawdę. Wiesz co, bo to jest taki cykl, to też jest taki cykl życia Epigona, cykl życia po prostu człowieka, który wykonuje te piosenki, że najpierw wydaje ci się, że wszystko potrafisz i wszystko możesz zaśpiewać i po prostu ładujesz epitafium dla Wysockiego. Potem przychodzi ci trochę świadomość, a może to nie jest cykl życia każdego, tylko mój, ale potem przychodzi... Ale nie jednego, tak. Potem przychodzi ci taka świadomość, że jednak masz pewne niedostatki i dobierasz ten repertuar pod siebie. I mi się wydaje, że ja jestem na tym trzecim etapie, to znaczy, że już jakoś tam dojrzałem i Epitafium zresztą gramy we dwóch i różne takie trudniejsze piosenki też ich się podejmuje. I już świadomie, ale też świadomie odrzucając pewne, których wiem, że z nimi nie dam rady. Taką piosenką jest na przykład, choć ona jest nie jest z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i w ogóle nie jest trudna w sensie takim, że nie ma jakichś skomplikowanych linii melodycznych przeskoków. To jest Dróżnik Jacka Kleifa. To jest po prostu taka piosenka z Salonu Niezależnych, którą Jacek jeszcze często gra. Wymyślona na takiej anegdocie, że Kleif, zdaje się, że na pograniczu polsko-czeskim spotkał no po prostu oficera Straży Granicznej i wymyślił taką historię, jakby ten pogranicznik otwierając szlaban przyjmował ludzi w zaświaty. Mhm. I to jest świetne, polecam posłuchać, jest wykonanie z czasów Salonu Niezależnych. I ja po prostu nie umiem tej piosenki zaśpiewać. Znaczy, uważam, że ona by mi bardzo pasowała do repertuaru. Jest wiele takich miejsc, gdzie dałoby się ją powiązać z różnymi innymi piosenkami, ale po prostu nie umiem jej zaśpiewać. Znaczy, w sensie Jacek ją zaśpiewał w taki charakterystyczny sposób, że tego się nie da. Więc taka świadomość wydaje mi się, że z czasem przychodzi. A tam przywaliłem z grubej rury w Toruniu i to się spodobało. Znaczy, nie wiem sam, bo nie zachowały się jakieś nagrania, to znaczy wiem, że były jakieś nagrania z tego koncertu na kasecie VHS chyba jeszcze kiedyś ktoś to kręcił, ale ta aprobata od tego koleżeństwa dała mi bodziec do pracy, a tam z kolei była taka formuła, że było coś w rodzaju eliminacji, ale tam w zasadzie przychodzili ludzie, którzy przechodzili te eliminacje wszyscy, a potem myśmy się co tydzień w piątki wieczorem spotykali, opracowywali repertuar, to nie było tak, że to był jakiś solowy set, tylko ludzie po prostu pracowali ze sobą. Nie wiem, na salonowej scenie grał na przykład Artur Jabłoński, kiedyś grała Agata Gajkowska z tego towarzystwa. Myślę, dawno temu, myślę, kto jeszcze mógł być, ale też przyjeżdżali artyści, w ogóle przyjeżdżał tam Przemek Grudziński, przyjeżdżał Antek Gustowski, Artur Kaczorek na pewno był na tym pierwszym koncercie, Ola Dziadykiewicz, więc to była taka okazja, a myśmy tam po prostu przez nie wiem, miesiąc albo dwa intensywnie próbowali, mieszali się pomysłami, ktoś grał na pianinie, ktoś grał na gitarze. Ja wtedy odłożyłem gitarę akurat na ten koncert, bo zobaczyłem, że są dużo lepsi gitarzyści. I z kolei ten koncert był zaplanowany gdzieś pewnie na połowę kwietnia 2008 roku, a ja z kolei po jednej z tych prób wracałem z gitarą do akademika. W akademiku na obrzeżach Torunia, niedaleko tam, gdzie jest teraz odwiert geotermalny, mieszkali również redemptoryści ze studentami. Mieli taki. I jeden z nich po prostu gdzieś tam mnie spotkał, zobaczył mnie z tą gitarą, zaczął pytać, ja mu zacząłem opowiadać i on mówi, słuchaj, no to może po prostu ci zrobimy solowy koncert. Mój kolega
taki bardzo bliski w tamtym okresie, Mateusz Wójtowicz, uzdolniony wszechstronnie. No myślę, że będzie akompaniował na pianinie. Myśmy zagrali taki set, z tego nagrania akurat się chyba gdzieś zachowały. Jeszcze, być może nawet na YouTubie jakieś inne jest. Ja miałem wtedy długie włosy, siedziałem, znaczy w ogóle nie wiedziałem, jak się zachowało. To wygląda karkołomnie, koszmarnie, ale jednocześnie i też ten kontekst jest taki dziwny. Tak, kamera oczywiście tam nie jeździ po publiczności, ale to były bardzo nietypowe okoliczności też dla tej muzyki. A jednak no, w taki sposób po prostu ta bariera została przełamana. A potem już przyszedł koncert na dużej scenie odnowy, gdzie też przyjechało po prostu, to było wydarzenie. To było duże wydarzenie o tyle. Zaraz chyba zrobię pauzę, żeby ci też możliwość zadać kolejne pytanie, bo się rozgadałem, ale. Ja zasłuchany, czekam. Wiesz co, bo wydaje mi się, że to był taki okres, ten 2008 rok. Dla mnie ten Toruń i później jeszcze festiwal Źródło Wciąż Bije w Bydgoszczy, które były jakby tak splecione ze sobą te imprezy, również za sprawą jury i organizatorów, że wtedy się zaczynał taki naprawdę bardzo fajny czas dla kaczmarowego środowiska. To znaczy, że wtedy też salon pewnie miał... Tak, no mniej więcej, no myśmy w 2006. To był 2008, więc tam było, pewnie miał drugi rok działalności. Był ten festiwal w Toruniu. Był festiwal w Bydgoszczy, była Nadzieja, już miała tam kolejne swoje edycje. To był taki dobry czas i też taki czas, gdzie to środowisko, które ja dopiero poznaję i w które wszedłem, ono się zaczęło jakoś konsolidować, jeździć. Dla mnie to było niesamowite. Znaczy, że odkryłem, że... Bo to było niesamowite, też pamiętam te czasy. Odkryłem, że to są ludzie, którzy... oczywiście różnimy się, ale dzielą ze mną podobną wrażliwość. Nie jestem dla nich jakimś odklejeńcem, który słucha dziwnej muzyki, tylko jestem członkiem ich subkultury. Możemy sobie o tym pogadać, możemy się spotkać, możemy pośpiewać. Słuchamy tego samego, więc to była... Wtedy się zaczęła przygoda życia. Dodam tylko jeszcze tak akurat, skojarzyłem w trakcie, kiedy o tym opowiadałeś, że te same czynniki, które wymieniłeś teraz, to wszystko, co nas wtedy tak złączyło, połączyło i łączyło w ogóle, to wszystko działa do dzisiaj. To jest dokładnie te same rzeczy 15 lat później też nas łączą i z tych samych powodów spotykamy się i pod sceną salonu i na tych wszystkich innych imprezach, no może już nie wszystkich, bo wielu z nich nie ma. Chyba nawet w większości już ich... To prawda. To jeszcze w ramach zabawnej anegdoty dodam, że ja akurat festiwal Źródło Wciąż Bije udało mi się z Judytą raz wygrać. Chyba w 2014 to było roku albo 2013. I to jest największe nasze osiągnięcie w takiej festiwalowej historii. Ale o tym być może też pogadamy za chwilę. Ja się od tych festiwali generalnie odbijałem. Zawsze na początku dlatego, że po prostu nie byłem za dobry. Znaczy miałem jakby większe ego niż jakieś umiejętności wykonawcze. Ale później, również w tych czasach, kiedy myśmy razem na nie jeździli jako triada poetyka, to była jakaś, nie wiem, trudność formuły, opór materii, czasem niezrozumienie. Tak, to jest temat na osobną rozmowę, opracowanie, którą odbyliśmy już nie raz i nie tylko w swoim gronie. I udało nam się w każdym razie wygrać, być może też dlatego, że doświadczaliśmy już wtedy pewnego schyłku. Ci, którzy wygrywali te pierwsze festiwale, już poszli piętro wyżej na poziom festiwalu studenckiego, własnej działalności. Jakieś, no po prostu gdzieś wyżej. I to że nam się wtedy udało, wtedy Mariusz Lubomski był szefem jury, a myśmy z Judytą grali Czerwony Autobus i Poranek, czyli dwie takie piosenki, jedną serio, a drugie się trochę powygłupialiśmy. Że nam się wtedy udało, to naprawdę był... Ja się z tego cieszyłem, ale jednocześnie było mi trochę przykro, że to przyszło tak łatwo wtedy, że no jest jakaś taka tendencja schyłkowa. No zresztą masz rację, tych miejsc już nie ma.
I znów to jest niesamowite, że salon się trzyma, że się wymieniają te jakby publiczność rotuje, tak, artyści rotują. Tak, jest pewna wymiana, tak. No tym wiesz, tym bardziej znowu trochę w dziennikarstwie ktoś mi powiedział, że to jest nadmierne lokowanie produktu, co powiem, ale po prostu tak czuję, więc tak muszę, że też nie dało się tego mojego jubileuszu zrobić nigdzie indziej. To znaczy nie wyobrażam sobie jakiegoś takiego miejsca, gdzie... Nie dało w sensie, że... Nie w sensie technicznym, nie, tylko... Technicznie pewnie by się dało, tylko nie umiem, wiesz, sobie wyobrazić takiej przestrzeni, gdzie ci ludzie przyjdą i będą się po prostu cieszyć tym samym, co ja, i w tych samych okolicznościach. Pomóż mi jeszcze, proszę, uzupełnić tą lukę pomiędzy tym właśnie koncertem, który, jak rozumiem, uważasz za taki prawdziwy początek, mimo że to był taki drugi, jak zrozumiałem, twój jest to były dwa w tym samym czasie. Jeden w Odnowie w Toruniu, drugi właśnie w tej restauracji Wyższej Szkoły. I już po tym występie był twój transfer wrocławski? Ja byłem na drugim roku studiów. Później tak po prostu studiowałem dziennie, więc się uczyłem i jakoś nie grałem za dużo. Rok później był jeszcze jeden festiwal w Toruniu i w Bydgoszczy. Ja skończyłem studia. I na drugi etap studiów po licencjacie na magisterkę przyszedłem do Wrocławia jesienią 2009 roku. I wtedy, to być może niektórzy salonowicze znają tę historię, ach wiem, bo to należało powiedzieć w taki sposób, że na tym źródle w 2009 roku, myśmy się spotkali wtedy, ty byłeś tam, nie wiem czy pamiętasz, z Łukaszem Mytnikiem. Och, to wtedy było, tak. I tak. Z Elą Czysz również. Graliście traktat o przestrzeni. Tak. I myśmy wtedy tam, pamiętam, że zamienili parę słów. Gdzieś tam spisaliśmy się na naszej klasie po wszystkim. Ja jeszcze nie wiedziałem, jaka w ogóle, co ja zrobię po zrobieniu licencjatu. I też nie wiedziałem o tym bardzo długo, bo praktycznie do końca września, tuż przed rozpoczęciem semestru, ja dostałem decyzję o przyjęciu na dziennikarstwo do Wrocławia praktycznie w ostatnich dniach września, więc to była też taka szalona przeprowadzka. I po prostu któregoś dnia napisałem do Szymona, był jakiś późny wieczór i się okazało, że jesteśmy sąsiadami praktycznie. Więc tak się poznaliśmy, tak już nieco bliżej, a chwilę później był koncert salonu. To było miesiąc przed trzecią rocznicą, a na salonie grał Ewgen Malinowski, wtedy jeszcze w długich włosach. Tak. Syberyjski bard. Szymon mnie wtedy nawet zapytał, czy ja bym może jakoś nie chciał po nim wyjść, ale to był taki kompletny koncert, że tam nie byłoby po prostu czego zbierać. Więc i tak nawiązaliśmy współpracę wtedy, co było takim bardzo, powiedziałbym, z jednej strony rozwijającym, twórczym, ale z drugiej też ja to traktowałem w kategoriach pewnego, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale takiego awansu w hierarchii kaczmarofilskiej. To znaczy, salon już był wtedy takim rozpoznawalnym miejscem. No, jeszcze były czasy, przypomnijmy, tu muzycznego weekend, tak. Więc też już taka sama przestrzeń nieistniejąca, bo tego klubu już nie ma, mimo że miejsce po tym klubie jest, tam coś innego teraz dzieje. No ale pozostał gdzieś w pamięci, w archiwach, w dokumentacji. Ja nawet ostatnio oglądałem te zdjęcia, jest ich bardzo dużo. Też dziwię się, jak ci ludzie się tam wszyscy mieścili i zacząłem oglądać te twarze. Też się temu dziwiłem. Jak to się wtedy udawało? No, ale to sobie o tym powspominamy przy okazji 20-lecia salonu za 3 lata, mam nadzieję, bo to faktycznie będzie temat i materiał na wiele rozmów przy tej okazji. No i były te lata wrocławskie, ukończyłeś studia tutaj te uzupełniające. Już wtedy, pamiętam, pracowałeś w tym rzemiośle dziennikarskim. No i jak to się stało, że wywiało cię do tej stolicy? Było tak, że ja na studiach już pod koniec zacząłem współpracę z wrocławskim oddziałem Gazety Wyborczej. Na początku od dziennikarstwa miejskiego, albo takiego nawet wojewódzkiego, to znaczy to były jakieś małe historyjki z Dolnego Śląska do takiego periodyku
dodatku, który się nazywał Tygodnik z Dolnego Śląska. To była na przykład historia, nie wiem, o tym, że mieszkańcy nie chcą po kopalni uranu w pobliżu Jeleniej Góry, albo o tym, jaki jest, wiecie, program budownictwa mieszkań komunalnych w Wałbrzychu. To były takie tematy. A potem zacząłem pisać, po prostu zacząłem łapać tematy miejskie dotyczące wrocławskiej polityki. I też wtedy przyszła wielka reforma związana z segregacją śmieci. I to po prostu znalazłem taką niszę, na której zacząłem się specjalizować. I to był temat i lokalny, i ogólnopolski. A Gazeta Wyborcza w 2013 roku zrobiła rekrutację do newsroomu wyborczej.pl, czyli internetowego portalu Gazety Wyborczej, do takiego zespołu. Szukała po prostu dziennikarzy już wewnątrz, z redakcji lokalnych, którzy mogliby dołączyć i po prostu zajmować się newsami ogólnopolskimi. Zrobiono rekrutację, konkurs, ja się tam dostałem i z wielkim żalem wyjechałem z Wrocławia i jakby cały czas myślę i kombinuję. Z Wrocławia zawsze wyjeżdża się z żalem. Właśnie dzisiaj zadzwonił do mnie jeden z kolegów, który brał też udział w tej rekrutacji i powiedział, wiesz co, cholernie jesteśmy wszyscy sentymentalni, ale mówisz co, dziesięciolecie jest w tym roku tego wyjazdu, więc też będziemy robić pewnie jakieś obchody. Tam wyjechałem, więc to też siłą rzeczy, a jakby ważna historia, którą by należało tu powiedzieć, jest taka, że w 2010 w kwietniu ja poznałem swoją obecną żonę, która jest wiolonczelistką, i myśmy też zaczęli trochę razem eksperymentować muzycznie, co się jakby przerodziło w taką formę grania, która utrzymuje się do teraz. Znaczy ja też przez długi czas w ogóle nie grałem solowo, bo też to wszystko jest trochę skomplikowane i chaotyczne, ale ja się na przykład nie czuję dobrym instrumentalistą. Mm-hmm. Zdecydowanie lepiej, co też pokazało mi to, ta nasza współpraca mi pokazała, że ja dużo lepiej interpretuję piosenki, kiedy je śpiewam, a nie skupiam się na graniu, ale z drugiej strony też jakoś ta gitara, nie potrafię powiedzieć... No, jest naturalnym przedłużeniem tych emocji. Człowieka, tak? Emocji, tak. I tak zaczęliśmy grać z Judytą. I wiesz co, i tu bym chciał, żebyśmy pogadali o czymś takim, jak zmienia się pewna świadomość tego, co robisz na scenie, dlatego że myśmy na początku, ja w ogóle byłem jakby zakładnikiem czegoś takiego, że wybieram piosenki z repertuaru Kaczmarskiego, Gintrowskiego w sposób dość losowy, to znaczy jakby sposób doboru repertuaru był wypadkową jakiejś po prostu sympatii, albo to, że coś jest łatwe do zagrania, albo to, że gdzieś mam jakieś z tym osobiste wspomnienie. I w zasadzie te pierwsze koncerty nasze z Judytą przez długi czas były koncertami bardzo dobrze zaaranżowanych, ale losowych po prostu piosenek. Piosenek, które lubicie. Tak. I w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać. Znaczy, potrzebowałem jakiegoś porządku, jakiegoś klucza, być może jakiejś historii, którą chciałbym opowiedzieć. Podjęliśmy taką próbę za pośrednictwem Basi Serwatki, a we współpracy z Adamem Łapaczem, i to jest chyba takie najbardziej zacne miejsce, w jakim nam się udało zagrać. Zrobiliśmy program Kaczmarski kontra Kaczmarski i zagraliśmy go w piwnicy pod Baranami. Są też na YouTube z tego nagrania, gdzie tam Piotr Skrzynecki z tyłu na nas patrzy. Myśmy sobie trochę dialogowali z Adamem, Judyta nam przygrywała, i to był pierwszy taki, powiedzmy, program koncepcyjny opierający się na tym, jak Kaczmarski pisał jako młody artysta, a jak jako bardziej dojrzały. I taki jakby najfajniejszym momentem z tego był taki nasz dialog z Adamem, gdzie na przykład ja grałem mury, a on grał mury 87 podwórko. Tak, tak. Ja grałem źródło, on grał rozlewisko. Tak. Natomiast tu jakby o tyle to też było problematyczne, że ja tylko w części uczestniczyłem w układaniu koncepcji tego programu, i wtedy sobie zdałem sprawę, że też nie umiem się, albo nawet nie dam się włożyć w takie ramy,
które ktoś dla mnie napisze. Znaczy, być może dam się i zrobię to dobrze, ale nie będę się w tym jak najlepiej czuł. Znaczy, że w całej tej pracy odtwórczej, jeśli miałby być jakiś element autorski, to należy go po prostu zrobić, przemyśleć. Ja długo z tym walczyłem, nie wiem, prosiłem jakichś nawet kolegów o tym, żeby, słuchaj, a może po prostu pomyśl, może ty mi coś wymyśl, może mi ułóż te piosenki w jakiejś kolejności. I to nie ukrywam, przez jakiś taki czas, mówimy o roku 2014, powiedzmy 15, 16, to jakoś tak nie działało, to znaczy nie czułem chemii, czułem dużo mniejszą radość z tego grania i dlatego też graliśmy coraz rzadziej. Choć jakby w 2015 po tej przerwie znów wróciliśmy na salonową scenę. I wiesz co, i był taki moment przełomowy, znaczy tych momentów przełomowych było kilka, które we mnie zbudowały świadomość i one nie wszystkie dotyczyły moich występów. Ale jeden z nich był taki, że to był festiwal w Opolu w 2016 roku, który oglądałem sobie w pracy, po prostu patrząc, co tam się wydarzy. To był festiwal muzyki filmowej i występował na nim Kuba Sienkiewicz. Kuba Sienkiewicz, którego w ogóle miałem przyjemność wcześniej poznać, bo robiłem z nim wywiad, razem z Kubą Wątorem zrobiliśmy z nim wywiad do dużego formatu. On nas zaprosił na Bielanach, miał takie swoje studio pod regałem, tylko po prostu w takim domku na Bielanach. I potem też dzięki Jarkowi Gugnackiemu i Pierogamie, czyli takim placówce gastronomicznej, która stała się mecenatem kultury. W pewnym okresie. W pewnym okresie jako miejsce też koncertowe. I tam żeśmy tego Kubę Sienkiewicza udało nam się zaprosić. On zagrał trzy sety po prostu soczyste swoich piosenek. Ja oglądałem ten festiwal w Opolu i nagle po prostu przecieram oczy. Nagle słyszę, że Kuba Sienkiewicz dopisał zwrotkę do Killera, zwrotkę o Killerze skazanym na dobre zmiany. I tak, to już był okres dobrej zmiany. Tak. Ale to było, zobacz, co tu się wydarzyło. To znaczy, że on jakby w samym sercu dobrej zmiany pokazał swój bunt, pokazał swój opór i zrobił to jeszcze w sposób tak sprytny, tak finezyjny, a jednocześnie nie. To nie było takie, jakby to Adam Michnik powiedział, to nie było takie jaskiniowe, to nie było takie. Takie po prostu chamskie, tylko to było subtelne w pewnym sensie i to... Ale przemyślane, tak, niespontaniczne. Tak. I to mnie natchnęło do tego, że zacząłem się zastanawiać, jaka w tych dobrozmianowych czasach, jaka jest rola artysty, czy faktycznie coś takiego, co deklarujemy, albo ja przynajmniej do pewnego czasu deklarowałem, czy wartość apolityczności i bezstronności, czy to jest jeszcze wartość. I nagle sobie uświadomiłem sobie, że oprócz Kuby Sienkiewicza nie było wiele takich ekscesów i że to jest tym bardziej jakieś takie po prostu godne przede wszystkim aprobaty, ale też godne naśladowania. Drugi taki moment był kilka miesięcy wcześniej. I to był 13 grudnia 2015 roku, czyli już to było po wyborach obu, które się wydarzyły w tym roku. Sytuacja polityczna w Polsce zaczęła po prostu narastać. Tam się wtedy zaczynał demontaż Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy dowiedzieliśmy się, że 13 grudnia pod Gazetę Wyborczą przyjdzie demonstracja i będzie robić krucjatę różańcową przeciw, jakby, albo w intencji, powiedzmy, Gazety Wyborczej. I to było dość bolesne. Takie, znaczy, poza tym, że śmieszne i to groteskowe, tak. I wtedy zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. I do mnie zadzwonił pierwszy zastępca Adama Michnika, nasz szef, czyli Jarosław Kurski, i powiedział: słuchaj, nie będziemy chować głowy w piasek. Robimy kontrmanifestację. Tak. I powiedział: zaprosimy was, zaprosimy Jacka Klejfa, którego ja wtedy. Chyba wtedy właśnie pierwszy raz z nim rozmawiałem i to było w ogóle bardzo takie zacne. Ja wiem, że na przykład był Andrzej Wajda wtedy, słuchał mojego koncertu. I takim z kolei momentem, który gdzieś tam we mnie zarezonował, był taki, że graliśmy według Gombrowicza Narodoobrażanie z Judytą, czyli utwór z programu Sarmatia. I to był,
To nie jest taka powszechnie znana piosenka, przecież nie ma jej w top 5 najpopularniejszych piosenek Jacka Kaczmarskiego, więc nawet świadoma publiczność może jej nie znać. I to był pierwszy moment, kiedy po frazie, że w niewoli za wolnością płacze, nie wierząc, by ją kiedyś zyska, to też gdy wolność swą zobaczy, święconą wodą na nią tryska, to przerwano mi oklaskami po prostu tę piosenkę. I ja wtedy też, poza tym, że się czułem, to, co powiedzieliśmy na początku, że się czułem z tym bardzo dobrze, to też zrozumiałem, że są takie momenty, gdzie piosenka rezonuje jakoś bardziej, opisuje rzeczywistość, robi temu widzowi po prostu coś w sercu albo w kąciku oka. I to były takie momenty, gdzie zacząłem się zastanawiać, że jak ta koncepcja powinna wyglądać. A dwa kolejne, to są stricte związane wiesz, z salonem i z czatami zamkowymi, to był ten koncert salonu w 2020 roku, czyli w czerwcu, taki bardzo spontaniczny, po długiej przerwie lockdownowej. W tym okienku takim pogodowym, tak. Że tak powiem. I tuż przed wyborami, prawda? Tuż przed wyborami prezydenckimi, to prawda, tak. Przed pierwszą turą. I ten koncert przybrał trochę, znaczy nie trochę, ale on miał ze względu na wykonawców, którzy tam byli, ze względu na publiczność, ze względu jakby rosnące emocje, on w zasadzie przybrał bardzo polityczny charakter. Tak, znaczy każdy z nas miał coś do powiedzenia o otaczającej rzeczywistości. Tak, tam Tomek Motyka wtedy zagrał, tak. Ja kilka piosenek wybrałem też a propos. Pamiętam doskonale. Tak. I to było dla mnie, zresztą ten koncert był w ogóle transmitowany i ja mam gdzieś nawet nagrania z niego i sobie często do niego wracam, bo jest to chyba jeden z moich ulubionych występów, choć bardzo krótki, ale zawierał po prostu przynajmniej dwie piosenki, które uważam za szalenie istotne z tego samego powodu. To znaczy, to jest piosenka Kiedy, poświęcona Jackowi Kuroniowi. Kreśląca pewną dystopię, która się nie zrealizowała, ale zakończona takim po prostu mocnym manifestem, że należy, romantyk powinien być po stronie słabszych, którzy będą zawsze. To jest takie hasło, które mnie wzrusza i mi, znaczy wzrusza to jest banał, ale po prostu gdzieś jest jakimś rodzajem politycznego manifestu, Kredo. Który jest szalenie istotny. I zaraz potem jest źródło Jacka Klejfa, zwłaszcza z tym, wiesz, pięknym zdaniem, że gdy tłum będzie gonił kogoś w strzępach munduru ślepą drogą, to póki co uchylam drzwi, śpiewa Jacek Klejf, czyli to jest znów rzecz o wstawianiu się za słabszym, często no, po prostu wbrew różnego rodzaju trendom. I tu muszę jeszcze powiedzieć, że jest taki trzeci cytat, który mi dopełnia to wszystko. To jest cytat z czegoś, czego się nie da umuzycznić, bo to jest cytat, zanim o tym powiem, to powiem to anegdotę, właśnie taką, że jak był ten koncert Jacka Klejfa, kompozycja szkatułkowa, albo wtedy, albo w 2015, albo w 2018, czyli w 50. rocznicę marca 1968 roku, to był koncert w Gazecie Wyborczej, na którym ja nie grałem, bo no, dużo zacniejsi tam byli, bo raz, dwa, trzy między innymi. Potronował temu Adam Michnik jako po prostu bohater i lider tych protestów. I oni sobie rozmawiali właśnie z Jackiem Klejfem. Jacek Klejf źródło praktycznie już nie gra. Znaczy ja bardzo rzadko słyszę, że on gra tę piosenkę koncertowo. I na życzenie Adama Michnika po prostu ją zagrał. I potem, być może zmyślam, być może fantazja mi to dopisała, ale byłem świadkiem rozmowy tych dwóch legend. I Adam powiedział do Jacka, Jacek, wiesz, bo ja też kiedyś drzwi komuś uchyliłem. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taki list bardzo znany, napisany w 1983 roku przez Adama Michnika do generała Kiszczaka z więzienia przy Rakowieckiej. Za długo, żeby tu robić cały kontekst historyczny, ale generalnie on jest, Adam Michnik wyśmiewa tam propozycję wyjazdu na Lazurowe Wybrzeże i po prostu takiej pacyfikacji jego oporu. I to jest
jakby powiedzieli hip-hopowcy, po prostu najpiękniejszy diss na generała, jaki ktokolwiek kiedykolwiek napisał, po czym on się kończy słowami, że sobie zaś życzę, abym, gdy przyjdzie taka pora i pan będzie zagrożony, również umiał pana wtedy obronić i żebym zawsze stał po stronie ofiar, a nigdy po stronie oprawców. I uważam, że to są takie trzy rzeczy, które mi zbudowały jakiś rodzaj świadomości, zarówno no po prostu światopoglądowej, jak i rezonującej na muzykę i na to, co wykonujemy. I wydaje mi się, że też od tej pory staram się no po prostu tak dobierać repertuar, tak być może zapowiadać te piosenki, żeby czuć się w zgodzie ze sobą i czuć się w poczuciu wypełniania tego kredo. Trochę to jest patetyczne, ale... Ja wiem, że tak jest. No, też mam wiele swoich przemyśleń. I też teraz tą opowieścią swoją zainspirowałeś moje kolejne pytanie, ale zanim je zadam, zaproszę was na przerwę na reklamę.